chciałem jednak Panie pośle, powiedzieć. Dziękuję bardzo, ale wszyscy zasiadamy tu w Sejmie, każda frakcja parlamentarna na równych warunkach i z każdą frakcją należy prowadzić konsultacje w sprawach ważnych dla kraju. Dziękuję bardzo. No i teraz pan poseł Zbigniew Sosnowski z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Ale nazwisko pana posła nie padało, czyli tu... Pan poseł się odniósł do mojej wypowiedzi, panie marszałku. Powiem tylko jedno, panie pośle. No dobrze.